Cześć, czołem, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Jestem w cugu, więc nagrywam kolejny odcinek. To chyba będzie chyba 8 w kolejności, ale ruszyłem z tematem grubo. Mam ambitny plan, żeby wam nagrać, słuchajcie, odcinki na zapas, tak żeby nie całe wakacje, ale tak, żeby do mojego wyjazdu i do powrotu, czyli tak do pierwszego tygodnia sierpnia, odcinki pojawiały się codziennie. Na przykład z ATS-a. Challenge ciężki, ale kto nie ryzykuje i nie próbuje, ten nie pije szampana. Mam ten plus i minus, że mam remont w domu, co skutkuje faktem, że moja rodzinka jest na wsi, żona jest u rodziców i dzięki temu, jak wracam z pracy, bo przecież pracować trzeba, to mam czas na to, żeby troszkę sobie pograć. Zobaczymy. Szukałem fajnej trasy, wiadomo, autostrady, wiadomo, będzie mi prościej i trafiło na kopareczkę z Kanią, z Kilonii do Kolonii. Myślę, że jest to dobra misja, bo jest dość opłatna. Mam autostradę oczywiście. Ze 2-3 koła pójdzie na mandaty. Znam realia swojej jazdy, ale to i tak myślę bardzo pozytywna sytuacja. Więc słuchajcie, nie przedłużajmy, okay, jedziemy. Ruszajmy. W środku naprawdę fajne Scania. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a na kto tam postawił ten znak? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Troszkę już żałuję mój kręgosłup, że siedzę tutaj na krześle stołowym, a nie na gamingowym, który jest zawalony gratami w sypialni mojej córki. Przygotuj się do skręcia. Ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Zatrzymamy się, bo naprawdę mi szkoda tej kasy na mandaty. Mam 15 koła, skoczy jeszcze 5,25. Dyszka mi zejdzie. Ale myślę, że jak ukończę ten dzień z kwotą 10 tysięcy, to będzie, myślę, że dobry układ. Czyli powiedzmy piątka na jakieś mandaciki, dyszka na kredyt, dyszka zostanie. Będzie to dobry dzień w ETS-ie. Nie wiem, jak się spiszą moi kierowcy, bo jeden już tam zarabia około 1000 dziennie. Druga pani nowa nie zarabia jeszcze nic. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czasu będę miał mało, bo już ogarnąłem najważniejsze rzeczy w remoncie. W związku z tym wracam na siłownię. Także musicie mieć świadomość, moje kolorowe misie, że celowo nagrywam na zapas, bo jutro pracuję, powiedzmy, 6:16, a potem będę na siłownię, wrócę około 19:00, więc nie jestem przekonany, czy będę jeszcze jutro grał. I pojutrze też, bo teraz nie byłem znowu kilka dni na siłowni, bo nie było jak. Znaczy, no byłem, w ciągu ostatnich 5 dni byłem raz, więc słabo. Ale trzeba wrócić. Formy już oczywiście na lato nie zrobię, ale jakieś tam cele swoje prywatne na tej siłowni mam. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na szczęście są to Niemcy, są to autostrady, więc jechać można. Żebym jeszcze był tak dobry i się skupił i nie miał wypadków, byłoby idealnie.
Godzinę mamy 18, więc nie jest tak źle. Skończymy za jakieś pół godzinki, będzie 19. No ja tylko wstaję przed 5, więc trzeba się też zbierać. Zapada zmrok, robi się ciemno, więc trzeba włączyć światełka. Proste. No, prędkość przelotowa już się robi, słuchajcie. Szukamy tylko fotoradarów. Trzymaj się lewej strony. A ta Skyna się ładnie buja. Jest tutaj chyba troszkę z górki, ale pomimo tego... ...150 na liczniku pod górkę. To będzie chyba, słuchajcie, niezła trasa. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Nie trzeba było wyhamować. Co za życie. Ale patrzcie, chwila, moment. 6 minut i przejechałem 150 km. Jednak prędkość robi swoje. Myślałem, że tam był znak, że fotoradar, ale na szczęście nie. Co ja w ogóle wiozę? A, kopareczkę. Nawet dwie. To szanuję. A chciałbyś mieć teraz swoją ciężarówkę, ją tak wystroić i przystroić. Ale kurka wodna, nie mam kasy. Uznałem, że biorąc pod uwagę moje możliwości, dopóki pracownicy nie zaczną zarabiać in plus, dopóty nie mogę sobie pozwolić na własny sprzęt, bo będę za dużo dokładał do napraw, nie? Mam duży kredyt, a to jednak zobowiązuje. Nie, no tak to można jeździć. Ups.
Tak, no w realu przy takiej prędkości to bym zabił jego i 38 innych osób w okolicy, ale... Okej, niech będzie. Patrzcie, lekko, lekko, lekko w dół i dochodzimy do 150 na godzinę. Tak to można jeździć. Jakby to Bastek zobaczył nasz kochany, to by mu się nóż w kieszeni otworzył, jak on 90 jeździ, nie? A ja blisko dwa razy tyle. I jeszcze się tym szczycę. Ciekawe, czy to jest za ciężarówka. Koparki, kolejne, to się nie pokazuje ciężarówka i model. Pokaż, tu się chyba pokaże. W menu. Scania. No wiemy, że to jest Scania, słuchajcie, ale który to model? Czy to mi się gdzieś tutaj pokaże? Chyba nie. To było na początku tylko. Czy moi kierowcy jadą? Wszyscy są w trasie. Świetnie. No, pani Ilon. Iwonne. Iwonne. No, zarobiłaś całe 163 euro. No, widzę, że opłacało mi się cię wziąć do pracy. Ale ta Scania naprawdę bardzo fajna. Trzymaj się lewej strony. Cytując klasyka, taką mogę mieć. Odnoszę wrażenie, że ja wygląd kabiny muszę każdorazowo ustawiać w każdym pojeździe od początku. I chyba tak jest, bo ostatnio sobie ustawiałem, bo nie widziałem lusterka i teraz znowu musiałbym ustawić. To nie tak, to powinno się jakoś, chociaż no, mogą mieć różne kształty kabin do samochodu. Ale ta Scania jest spoko. Jakbyście widzieli, który to model Scania, to mi podpowiedzcie. Nie, no, z taką prędkością, słuchajcie, można jeździć, nie ma lipy. Jeszcze jak nie ma przy okazji mandatów, to jest zupełnie. Bravissimo. Ciao bella ragazza. Jedź prosto.
Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Słuchajcie, zobaczyłem, że jest fotoradar, ale musiałem wyhamować, jeszcze skręcić i już nie naciskałem ręcznego, żeby nie stracić sterowności. Było tak pięknie. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jest tu ten minus. Zobaczysz nawet, że jest kamera, że jest fotogadar, ale za szybko jedziesz, nie da się wyhamować. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ale już zostało malutko, 60 km. To jest ekspresowa trasa, słuchajcie. To jest ekspresowe 10 tysięcy euro. I to lubię, bo dzięki tej trasie zostanie mi jeszcze sporo kasy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Zostanie mi z 25 koła, ale może jeszcze zejdzie kredyt na pewno. Skręć w lewo. Gra się pomyliła i dostałem mandatu. Ohoho. Także jest super. Jest super, a niech ci pracownicy się ekspią. Niech zarabiają po te kilka tysięcy nawet, to będzie super. Myślałem, że z tym kredytem będzie gorzej, ale jest nieźle i powiem wam, że mam teraz zawiechę. Nie wiem, czy nie wziąć kolejnego kredytu na ciężarówkę dla siebie. Tylko, że 100 tysięcy to jest... To jest kolejne dwa kredytu. Mam wątpliwości. Ale kto wie? No i one, 200-300 euro. To naprawdę jesteś szalona, dziewczyno. Jesteś szalona. Zobaczę. Ja mam chyba Volvo odkryte, który potrzebuje level... Jedź prosto. Żeby to moje ulubione, wymarzone Volvo nabyć kupne drogą. Sprawdźmy. O, słuchajcie, tu był jakiś pytajnik. Odwiedzimy przy okazji, okej, no to jedźmy. Agencja pracy. Chce się rozwijać, więc na pewno się przyda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. 14 koła? Jest okej. Czy jest tu gdzieś nazwa ciężarówki? Chyba nie, albo ja nie widzę. Czyli pewnie jest, tylko ja nie widzę. No dobra.
Trzymaj się lewej strony, o, a tak następnie frajersko. skręć w lewo. Uszkodziłem naczepę. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. W sumie racja, mało mandatów dostałem. Słuchajcie, trasa jest w 20 minut, nieźle. Prędkość była dobra, doskonale. I wskoczył kolejny level, no i słuchajcie, teraz idę w ADR-y. Mam 24 tysiące. Czy jest informacja o banku, kiedy schodzi pożyczka? Nie ma. Jakbym wziął jeszcze 100 tysięcy kredytów, bym mógł wydać jakieś 110-115 tysięcy. A czy mam? O, nie mam Volvo odkrytego. Ale ta Scania, poczekajcie, sprawdźmy, jak to wygląda. To nie była na pewno ta. Wydaje mi się, że to miała, to był ten model chyba, bo tutaj były światła. High roof. Jezus. Wydaje mi się, że to była ta Scania, słuchajcie. Ty, Fronet, nie może chodzić we flocie. Szczerze. Pewnie jak się kupuje kilka na raz, tak? Nie mogę jej spersonalizować, bo na nie mam kasy, tak? Nie, to są za duże pieniążki, słuchajcie, nie stać mnie. Za dużo to kosztuje. No nie, słuchajcie, trzeba jeździć. No trzeba po prostu jeździć. Nic innego mi nie zostało. No w sumie ta też wygląda spoko. Jak ona wygląda w środku? Z tym jasnym wygląda lepiej. Nie, w środku jest naprawdę ładna. Muszę przyznać, że mi się podoba. Akcesoria możemy zawiesić. Aha, od poziomów są dostępne, świetnie. Tabliczka jest, daj suwa jest. Możemy kilka fajnych rzeczy zawiesić, tak? Rękawice bokserskie. Jest tutaj kilka fajnych rzeczy, które można
podwieszać z różnych ciekawych misji. No ale nie mam teraz ciężarówki, więc to jest troszkę melodia przyszłości. No wiem, że na tą, którą sobie nawet wypatrzyłem, nawet taką średnią, nie najlepszą, czyli na przykład Scania Air Hi-Roof, to nie są teraz te możliwości finansowe. To potrzeba naprawdę 2 razy tyle kasy, ile ja posiadam. A brać kredyt na taką ciężarówkę, to nie ma szans. Czekam na Volvo. Czekam na Volvo, bo bardzo mi się podobało. Mezie też były fajne. DAF mi się tak nie spodobał. Zobaczmy tylko jeszcze na chwilkę. Zobaczmy te Mercedeski. No to też są takie koszty. No nie. Na razie kupiłem te dwie ciężarówki. No nie ma co myśleć o innym pojeździe. Jest jak jest. Mamy, słuchajcie, dwóch kierowców. Zarabiają ile zarabiają. Nic nie poradzimy. Ja jestem, kurde, Emil Wąsacz, najpiękniejszy. I cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Było bardzo miło. Mamy dużo kredytu. Niestety, jeszcze dużo go będziemy spłacać. Mógłbym chyba na przykład jeden spłacić, tak, kredyt, ten na 10 tysięcy, żeby sobie minimalnie tą ratę zmniejszyć, ale to nam nie pomoże. To nam niewiele w tej chwili zmieni, więc niech zostanie. Jak się trochę dorobimy, zarobimy, wyrobimy, będziemy mogli działać. Jeszcze, jak widzicie, nie spłaciłem żadnej raty pożyczek. I w sumie to się chyba zacięło, a może nie, nieważne. Tak czy inaczej, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za oglądanko i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, hej!